W ringu zmierzyli się zawodnicy z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Silną reprezentację wystawił zaprzyjaźniony z Czarnymi Słupsk klub z Czech. Dla większości występujących na ringu przy ulicy Ogrodowej w Słupsku pięściarzy to pierwsze walki po półtorarocznej przerwie spowodowanej koronawirusem. To są po półrocznej przerwie dopiero pierwsze nasze walki i widać głód tych zawodników, tego boksu, nie? Po pierwsze i zawodnicy są bardzo dobrze przygotowani i są po prostu wręcz spragnieni tego boksu, nie? Zresztą to było widać na walkach sparingowych przed tym turniejem, gdzie odbyło się 24 walki sparingowe. Po walkach sparingowych rozegrano 11 pojedynków w ramach turnieju. Jak twierdzą fachowcy, walki były zróżnicowane, jednak w większości przypadków stały na wysokim poziomie. Są walki bardzo ciekawe, interesujące pod względem taktycznym i technicznie. Zawodnicy bardzo ładnie walczą, ale są też zawodnicy, którzy zaczynają tą sztukę pięściarską i wszystko jest przed nimi. Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe srebrne rękawice. Nagrody wręczali najlepsi sportowcy z naszego regionu na czele z Kazimierzem Adachem, brązowym medalistą olimpijskim z Moskwy. Program obejmie pacjentów chorujących na kilka rodzajów nowotworów złośliwych. Chorzy mają nie gubić się w systemie, ale być prowadzeni od momentu podejrzenia nowotworu, następnie na wszystkich etapach, począwszy od diagnostyki poprzez terapię i rehabilitację. Dzięki temu rozwiązaniu pacjent będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę zgodnie z przyjętą ścieżką postępowania terapeutycznego oraz koordynatora, który poprowadzi go, można powiedzieć, za rękę przez cały ten proces leczenia. Na poziomie całego kraju zmiany w ramach sieci onkologicznej mają być wprowadzone do końca 2020 roku. Słupski Szpital, jak szpitale w województwie pomorskim, realizuje ten projekt tak pilotażowo. Z sieci onkologicznej skorzystać mogą pacjenci, u których rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, płuca oraz piersi. Szpitale znajdujące się w sieci mają możliwie szybko i precyzyjnie stawiać diagnozy, wykrywać nowotwory we wczesnych stadiach, właściwie kwalifikować chorych do określonej metody leczenia i leczenia skojarzonego, zmniejszyć liczbę powikłań, a także wprowadzić jednolite standardy diagnostyki i leczenia niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta. Dzięki temu nowotwory mają być skuteczniej leczone, co dla pacjentów oznacza dłuższe zdrowie i życie. Słupski Szpital już wcześniej realizował wszystkie te zadania w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej DILO. W województwie pomorskim do sieci onkologicznej należą jeszcze szpitale w Chojnicach, Starogardzie Gdańskim, Gdańsku, Gdyni, Kościerzynie i Prabutach. Mózgiem szajki był 26-latek, który do procederu wciągnął dwoje młodych pracowników salonu telefonii komórkowej. Mężczyzna kierował do sklepu osoby, które do zawarcia umów przedstawiały fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu. Rekompensatą dla 29-letniej pracownicy i jej 28-letniego kolegi było otrzymywanie pieniędzy za skuteczne zawarcie umowy. Dopuścili się łącznie 27 tego typu transakcji. W ten sposób wyłudzili sprzęt warty kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty. 26-latek został aresztowany decyzją sądu. Wobec pracowników sklepu zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczenia kraju, zakaz kontaktowania się ze sobą i poręczenie majątkowe. Grozi im kara do 8 lat więzienia. Odpowiedzialności nie unikną też osoby, które pośredniczyły w procederze. Obecnie policjanci ustalają, jaki był ich udział w oszustwach i sprawdzają, czy dopuścili się innych przestępstw. Przedwojenny napis reklamowy odsłonięto na rogu ulic Wolności i Kopernika w Słupsku. Odkrycia dokonano podczas wyburzania kamienicy. Wszystko wskazuje na to, że to reklama niemieckiej firmy transportowej, która funkcjonowała w Słupsku do 1945 roku. Napis jest oczywiście w języku niemieckim. Odkrycie jest bardzo ciekawe, bo do czasów nam współczesnych takich napisów zachowało się zaledwie kilka. Kamienica, na której znajduje się napis, jest pod ochroną konserwatorską. Służby konserwatorskie chcą, aby napis na ścianie budynku został zachowany.
Niemal 20 seniorów przyszło na spotkanie ze słupskim policjantem do domu sąsiedzkiego. Sierżant sztabowy Jakub Bagiński opowiadał o tym, jak działają oszuści, za kogo się podają, by wzbudzić zaufanie osób starszych, a w konsekwencji ich okraść. Osoby starsze mają bardzo duże zaufanie do instytucji publicznych, mają bardzo duże zaufanie do policji. Tak więc oszuści stosują tak zwane oszustwa na policjanta, na pracownika administracji, na pracownika urzędu. Znane są również oszustwa na tak zwanego wnuczka, na członka rodziny. Bardzo często wykorzystywana jest taka historia potrzeby wnuczka, potrzeby córki, potrzeby syna, który nagle dzwoni, prosi o pieniądze. Dlatego my stale o tym przypominamy osobom starszym, żeby nie dały się naciągnąć i nie dały się oszukać. Seniorzy dowiedzieli się również, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i swojego dobytku, gdzie weryfikować, czy faktycznie odwiedzili nas policjanci, urzędnicy czy przedstawiciele administracji, a także jak postępować, gdy dzwoni do nas osoba podająca się za członka rodziny. Jak się okazało, wielu obecnych osobiście lub z przekazów znajomych zna przypadki oszustwa na syna, wnuczka czy osobę sprzedającą towar po atrakcyjnej cenie. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich kilkunastu dni aż troje mieszkańców miasta i regionu padło ofiarami oszustwa. Starszy mężczyzna stracił kilkaset złotych, wpuszczając do mieszkania kobietę podającą się za urzędniczkę. Mieszkanka powiatu przelała wszystkie oszczędności na numer konta podany przez mężczyznę podającego się za policjanta, a inna poszkodowana przelała pieniądze rzekomej córce, która zadzwoniła z prośbą o pomoc w zapłaceniu kaucji. Przez kilka dni na terenie Muzeum w Klukach zobaczyć można było ekipę filmową realizującą projekt Kluki z bliska, wirtualny spacer po muzeum. W ramach wirtualnej wędrówki będzie można odwiedzić muzeum oraz miejsca, które odgrywały ważną rolę w historii Słowińców. Organizujemy wirtualny spacer po muzeum, ale także po okolicach, czyli po cmentarzu, po dawnej osadzie, czyli Klukach Ciemińskich i Żeleskich. Będzie można się również wybrać na dawną przystań oraz na Boleniec, czyli dawną osadę, sezonową osadę, w której przebywali Słowińcy, łowiąc ryby tylko latem. Podczas spaceru zajrzymy do muzealnych chat, przeczytamy i posłuchamy historii mijanych obiektów, a także przeniesiemy się w świat wyobrażeń dawnych mieszkańców Pomorza. Legendy w formie czterech krótkometrażowych filmów przedstawią aktorzy Teatru Tęcza ze Słupska. Poznamy olbrzyma pomorskiego, czyli Stolema. Poznamy krasnoludki, czy zwane, różnie się je nazywa, czasami kraśnięta, czasami drębne, czasami drebne. Tutaj raczej jako drębne będziemy tego używać i właśnie tam się już zadomawiają w stajni. Poznamy historię o tym, jak w ogóle powstały kluki, jak również poznamy upiory pomorskie, czyli wieszczego, czy właściwie wieszczą, bo u nas w naszej opowieści jest w rodzaju żeńskim. Wampir, upiór też charakterystyczny tutaj dla demonologii pomorskiej. Wirtualnemu spacerowi towarzyszyć będzie muzyka skomponowana i wykonana przez Macieja Rychłego, sięgającego m.in. do pomorskich tradycji muzycznych. Efekt pracy ekipy filmowej zobaczyć będzie można na początku października na stronie www.muzeumkluki.pl oraz na muzealnym fanpage'u na Facebooku. Projekt Kluki z bliska, wirtualny spacer po muzeum, dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.